Radwanowice. Maleńka wieś, około 20 km na zachód od Krakowa, na krawędzi tak zwanego Rowu Krzeszowickiego, co sprawia, iż miejscowość jest malowniczo położona wśród łagodnie opadających wzniesień pokrytych bujną zielenią. Parku krajobrazowego Dolinki Krakowskie nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Wśród mieszkańców Radwanowic przekazywana jest legenda, według której miejscowość miała być nagrodą za waleczne czyny pewnego szlachetnego rycerza Bolesława Szczodrego, niejakiego Radwana, gdyż wykazał się ogromną odwagą w wyprawie na Ruś Kijowską, sprytnym wybiegiem oszukując wojska przeciwnika. W tym urodziwym miejscu zamieszkiwała dwór pewna szlachetna dama, Zofia Tetelowska, która w 1987 roku postanowiła wraz ze świętej pamięci Stanisławem Pruszyńskim założyć fundację imienia brata Alberta i schronisko dla niepełnosprawnych w Radwanowicach koło Krakowa, oddając cały swój majątek na rzecz wykluczonych i najbardziej bezbronnych osób. 18 czerwca ksiądz Isakowicz-Zaleski, obecny prezes fundacji, zainauguruje obchody 30-lecia rozpoczęcia działalności domu na pobyt stały Fundacji Brata Alberta, która to narodziła się w środowisku sympatyków idei albertyńskiej, to znaczy duszpasterstwa osób niepełnosprawnych, a także wspólnoty Wiara i Światło. Dziś w Radwanowicach działają również warsztaty terapii zajęciowej osób dochodzących, kilka domów opieki, z ośrodkiem brata Alberta sąsiaduje tak zwana Dolina Słońca, czyli Fundacja Anny Dymnej. Ksiądz Tadeusz rozpoczyna oprowadzanie mnie po salach, w których niepełnosprawni intelektualnie mają swoje miejsce i tworzą nieustannie różne cudeńka. Tak zwane suche kwiaty, ale tu jest wszystko wiklina, plus robimy to dwusezonowo, to znaczy w lecie przy ładnej pogodzie ogród i sad, natomiast jak jest taka pogoda jak dzisiaj, to robią kwiaty, te kwiaty zbierają, suszą, malują, później wiklina, później z tego robimy przeróżne rzeczy, w tej chwili koszyki wiosenne. Wcześniej to były Wielkanoc, a jeszcze wcześniej Boże Narodzenie. Kosze? Tak, to jest taki nowoczesny recykling, można powiedzieć. Oczywiście, tu mamy takiego swojego hopla, to znaczy, żeby było wszystko ekologicznie. Między innymi jest niszczenie dokumentów, jeżeli chodzi o taką działalność już biblioteki, działalność spółdzielni. Natomiast wykonujemy z gazet, które tu się zbiera. Kwiaty suche są oczywiście wszystkie zbierane na łąkach, w naszym ogrodzie często ludzie przynoszą, suszone, później są w odpowiedni sposób moczone w farbie, ale też najróżniejsze inne, inni to mówią odpadki, a dla nas to jest po prostu materiał do produkowania rzeczy. Są też pewne prace wykonywane na przykład z nasion ryżu czy grochu i wiele innych rzeczy. Chodzi o to, żeby to nie było chemiczne, to znaczy, żeby to nie było w żaden sposób obciążone jakimiś szkodliwymi elementami. Mówi pani Małgorzata Godek-Wójcik, mój przewodnik po świecie radwanowickich warsztatów. Bo my jesteśmy tutaj w placówce terapii dziennej. Są warsztaty terapii zajęciowej. Mamy 26 lat. Powstały dla podopiecznych, którzy tutaj zamieszkali i później zaczęliśmy przywozić osoby z zewnątrz, z okolicznych gmin. Bo fundacja to już ma 32 lata. To już najlepiej to ksiądz pamięta tą historię, ale wszystko w tym miejscu, w Radwanowicach, zaczęło się od przekazania darowizny od pani Zofii Tetelowskiej dla fundacji, którą zakładał ksiądz Tadeusz Zaleski, pan Pruszyński. To był dwór, tam mieszkała pani Zofia Tetelowska, zwana tutaj okolicznie hrabianką. A co się z nią potem stało? Przeprowadziła się? Nie, pani Zofia mieszkała tutaj do śmierci. Do śmierci, także to był jej dom i tutaj przyjmowała nas jako swoich mieszkańców, przyjaciół. Powiem tak, to był człowiek starej daty, ale w tym dobrym znaczeniu, to jako komplement. Z tradycjami, przywiązaniem i szacunkiem do ziemi i do tego, żeby ta jej ziemia, której już nie mogła uprawiać, nie miała swoich spadkobierców, trafiła w dobre ręce, żeby ta ziemia nie leżała odłogiem, nie zmarnowała się. I ja mam nadzieję, że my tej ziemi nie zmarnowaliśmy. Powstały tu piękne dzieła, nie rolne, ale ludzkie. Ale kawałek ogrodu też jest. Jest, jest. O który dba akurat ta pracownia, na której jesteśmy, pracownia ogrodnicza. My się tu czasem śmiejemy, że jak wyciągają kosiarki w kwietniu, to już do listopada albo i dłużej, ale dba o cały teren zielony, o to, żeby na oknach były kwiatki,
żeby było pięknie, żeby było jak w domu. Okląp z okna dworu pani Zofia patrzyła. Niejednokrotnie z racji tego swojego przywiązania do tradycji konkretne kwiatki tam musiały rosnąć. Tam nie mogło być byle co. W marzeniach pani Zofii było, żeby kląp miał kształt herbu Radwana, rycerza, który jakby te włości tutaj dostał. No tego nam się nie udało zrobić, ale wiemy, że pani Zofia na nas patrzy z nieba i dbamy o jej grób. Jest w Rudawie na cmentarzu, także jeździmy tam. Podopieczni pamiętają i na Zofii, i na wszystkie święta, także sprzątają, dbają, zapalają świeczki. Każda pracownia ma swój charakter, dlatego też różne nazwy. To jest pracownia ogrodnicza, będzie pracownia plastyczna, rzemiosł różnych, stolarska, mamy pracownię edukacyjną, tak oficjalnie nazywa się podtrzymywania umiejętności szkolnych. My w skrócie i razem z uczestnikami nazywamy pracownią edukacyjną. Uczą się pisać, posługiwać komputerami, bo niektórzy są na tyle zdolni i samodzielni, a niektórzy po prostu wypełniają kolory, kształty. Przez okno należy zobaczyć nasze piękne włości. Kosimy, sadzimy, mamy zioła, będą pomidory, będą może ogórki, truskawki kwitły przed deszczami, no teraz trochę ciężko. Agatka przygotowuje się też do ważnego konkursu. Jest to Abilimpiada, konkurs umiejętności osób niepełnosprawnych i co jest dla nas ważne? Nasi podopieczni są osobami z niepełnosprawnością intelektualną, a w tym konkursie w Koninie Fundacji Mielnica jest to konkurs umiejętności wszystkich osób niepełnosprawnych. Również stają w szranki tylko z osobami, które mają problemy na przykład fizyczne, więc to jest ogromne przedsięwzięcie. Agata będzie robić szklane ogrody na pracowni ogrodniczej, przygotowuje takie kompozycje, ale myślę, że Agatka powie o czymś. Tam jest żabka, kwiatek i takie sztuczne dekoracje wsadzone w taki duży dzbanek. I udekorowane jest to rafią. Taka ładna kompozycja. Tak. Tutaj widzę też takie czerwone jabłuszka. Tak, takie kuleczki czerwone. Czy to się wiąże z jakąś opowieścią, z jakąś bajeczką sympatyczną o żabie? No, może być o żabce i o księciu na przykład. To jest taki jakby dzbanek szklany. I w tym właśnie dzbanku jest zrobiona taka dekoracja. A żabka mruga oczkiem do nas. Tak, do nas, oczkiem. Teraz będę jeszcze właśnie robiła w drugim takim. Tylko właśnie mam już przygotowane i też będę w tym próbowała robić jakąś też kompozycję, tylko będzie troszeczkę inna. Próbuję zrobić coś z delfinkiem, może będą muszelki. A chodzi pani do ogrodu często tutaj? Tak, chodzę często. Plewimy, oplewiamy chwasty pomiędzy kwiatków, no i różne takie inne prace. Sadzimy kwiatki na przykład w doliczkach, na parapety. I wy tutaj razem siedzicie sobie, robicie te koszyki i to jest bardzo pracochłonne, dużo pracy? Trochę jest pracy. Potem się, tak jak koleżanka robi, obkleja. Tatuaż taki robi. Zaczęłam robić, bo to na kiermasz właśnie, na jutro właśnie potrzebują mi. I akurat coś pomogę tutaj. A takie folkowe, ludowe motywy są obecnie modne. Także no liczymy na to, że jednak to będzie tak komercyjnie. Z duchem czasu idziemy. Są to prace, które bardzo fajnie ćwiczą zdolności manualne. Wiadomo, takie rzeczy robią te najzdolniejsze ręce, a te mniej zdolne robią takie prostsze. Nad Kackim zobaczymy wypychanie poduszek, a tutaj Kasia na przykład szlifuje pracę, która później będzie pomalowana, oklejona dekupażem i na tym będzie napisany taki cytat. Porządek może mieć każdy, ale tylko geniusz panuje nad chaosem. Ci, którzy w tym domu bywają, to czego nam życzą, niechaj sami mają. No piękna polska gościnność spod Jarzębin. Jeden szlifuje, drugi maluje, trzeci ozdabia, czwarty wykańcza kokardką i jest to praca wspólna. U nas jest tak, że jak ktoś prosi drugą pracę taką samą, to musimy zrobić zdjęcie. Najczęściej nie ma dwóch takich samych prac. Mogą mieć ten sam kształt, ale już zrobione przez dwie różne osoby, każda jest inna, niepowtarzalna tak naprawdę. Obecność mikrofonu, kamery, są to takie nowe rzeczy, jeszcze nie do końca oswojone, ale przy okazji naszych różnych wydarzeń zapraszamy. No, w ten sposób chcemy pokazać naszych uczestników, ich zdolności i pokazać siebie, że nie jesteśmy gdzieś tam na marginesie życia społecznego, tylko jest to ważna część. Jesteśmy częścią tego społeczeństwa. 30-lecie Fundacji Brata Alberta. 30 lat. Schroniska. Schroniska. Pani Zofia tutaj świętej pamięci, pan Pruszyński, ksiądz Tadeusz, to oni tutaj założyli tą fundację. A co to znaczy być dobrym człowiekiem, jak myślicie? Kto by chciał odpowiedzieć? Dobre jak chleb, nie? Pomagać innym. Trzeba się dzielić.
Trzeba się dzielić. Szczęście jest jak motyl, gdy będziesz próbował je złapać, nie uda ci się. Gdy będziesz stać spokojnie, może nawet usiąść ci na ramieniu. Jest taka możliwość, że jak się przyjedzie do Radwanowic, to można zakupić, sobie wybrać coś? Tak, oczywiście, albo właśnie spotkać nas na kiermaszach, też przez Facebook, przez różne takie strony internetowe nasze fundacyjne ogłaszamy się, że będzie kiermasz. W ten sposób też zapraszamy potencjalnych klientów, bo tak naprawdę najwięcej takich okazji do kiermaszów są to czas świąteczny. Cena jest zawsze do negocjacji i cena jest tak naprawdę, my podajemy cenę sugerowaną, czyli jako terapeuci gdzieś tam wyceniają tak naprawdę koszt materiału. Pani Ania może opowie, tutaj jest instruktor z pracowni. Nazywam się Anna Walczowska-Majewska, jestem instruktorem terapii zajęciowej na pracowni plastycznej. Wykorzystujemy glinę, masy papierowe, papier sam w sobie, ponieważ teraz bawimy się troszeczkę z wikliną papierową, która jest dla nas takim nowym etapem terapeutycznym i dobrze się tu sprawdza. Tutaj widzę, że są szkliwione niektóre z przedmiotów. Staramy się większość przedmiotów szkliwić różnymi metodami. No i robimy prace różne, bo z gliny robimy dużo elementów takich trochę użytkowych, czyli patery, misy, różne takie naczyniopodobne figury, które można różnie zastosować. Doniczki. Doniczki różnego wzoru. To już pani już tam będzie malować ten w różnych kolorach. Jeżeli ja robię doniczkę w kształcie czajnika. Drewniane różnego wzoru też są. Kształtu można tym zrobić na przykład. Bardzo polubię glinę. W różnych kolorach też zwierzątka. Te, które tam są, na przykład słoń, pingwin, misia, kota też. Tak samo linsowy też robiłem. Tak są dwa pingwiny, jeden mniejszy, drugi większy. No tak, żeby była mama i dziecko. Są przystojne i podobają się też, bardzo lubię robić je. Czyli są piękne, czyli urodą tak, zachwycają tak, zwierzęta. Tak, tego krokodyla tutaj jest, robiłem. Trudno było też zrobić, bo jest bardzo długi. A dużo wyszło też tam papieru, żeby włożyć, żeby się nie rozwalił. Grzegorz jest osobą, która nie tylko zwierzęta lepi tak naprawdę, lepi swoich idoli sportowych, kinowych. Tu można się dopatrzeć takiego ogrodu rajskiego wręcz. Dziś rano stwierdziłyśmy tutaj z innymi paniami instruktorkami, że to jest zaczarowany ogród. To są farby wodne, takie tak, ponumerowane. Wypełnia sobie Łucja wszystkie elementy i na podstawie tego powstaje piękny obraz. Łucja, a co tutaj widać? Woda, niebo. Lubię to robić. Na kartce malowałam. Teraz będę malowała na płótnie, bo mnie ta praca uspokaja. Chodziłam do szkoły dla niepełnosprawnych na Zamońskiego 100 i to ja się u nich nauczyłam robić z gliny. Zrobiłam taką dużą doniczkę i to było na korytarzu. Jak ktoś przyjechał, bo przyjeżdżały jak ludzie i sobie mogli kupić, a jak nikt nie kupił tego, to tego, a to tą doniczkę nam pani dawała. Dała do domu tą doniczkę, no i ja też taki duży talerz zrobiłam, on też był u nas na wystawie. Ta praca mnie lubi robić, lubię. A takie różne kwiatki ja lubię. Ja nie umiem nazwać, ale różne. Wszystkie prawie kwiatki lubię. Chciałabyś poszukać kwiatu paproci? Tak, chciałabym, mogę. Ale proszę pani, wie pani co ja pani powiem? Trochę znam kwiatki, jak się nazywają, a trochę mi uciekają i sobie zapominam, jak się kwiatki nazywają. Stokrotka, to ja wiem, że się nazywa. Mam 26, prawie 26 lat. Pracuję tutaj jako uczestnik na Fundacji Brata Alberta w Warsztacie Terapeutycznym w Radwanowicach. Zajmuję się tutaj różnymi pracami. W tygodniu każde inne pracownie mam. Na czwartkowej plastyce zajmuję się zarówno lepieniem, jak i rysowaniem. Bo w poniedziałki rzemiosła, czwartki stolarnia, ogród w środy, dzisiaj plastyka, gastronomia w piątki. Taki grafik mam. A rzeczywiście jesteś takim zagorzałym kibicem Wisły?
No tak, no bo raz byłem z moim znajomym prezesem Bartoszem Reminem na meczu Wisła Kraków Ruch Chorzów, jak Ruch Chorzów jeszcze grał w Ekstraklasie. 6 lat temu. Kupię bilety, to mogę pojechać na mecz Wisła Kraków Legia Warszawa. W telewizji polskiej sam oglądałem mecze Lotto Ekstraklasy. No nie ma czasu na rozrywkę, no nie ma czasu na używanie smartfonów, bo inaczej pani Ania przechowa w szufladzie do godziny 15 smartfona. A to jest jakiś w turbanie człowiek. Kot w butach. Kot w butach? Tak. Tylko nie widać, że to jest kot w butach, bo ma wąsy, no nie? Tak samo robiłem z gliny, tak samo koguta to jak wysiaduje jajo. A koguty wysiadują jaja? Raczej nie, ale tak zrobiłem. Z gliny. Kiedy inny kolega przeszkadzał w pracy, to Grzesiu stwierdził, że jego kogut wysiadział jajo. Wszystkie atrybuty kogucie są. Jest za ciężki kogut. I za gruby. Co roku odbywa się Abilimpiada Fundacji Mielnica, tak? To jest taka rywalizacja osób z upośledzeniem umysłowym i nie tylko. No ja pracuję 25 rok. Przeszłam przez 3 pracownie w naszej jednostce. Zaczynałam od pracowni ogrodniczej, pracowałam na pracowni rzemiosł różnych i teraz pracuję na pracowni plastycznej. Cały czas jako instruktor terapii zajęciowej. Pracownia plastyczna i pracownia rzemiosł różnych często wspomagają nas w tworzeniu rzeczy, które możemy ofiarować. Osoby, które były związane z nami, którym dużo zawdzięczamy, którzy są naszymi darczyńcami, otrzymywali od nas takie podziękowanie, żeby jakby wykorzystać tę pracę i w ten sposób promować. Dużo bardziej wartościową nagrodą jest zrobiony przez nas puchar, statuetka i też, jak się okazało, oczywiście domki dla ptaszków, karmniki, papier też jest elementem drzewa. I zaczęło powstawać origami modułowe. Bardzo skomplikowane, bez użycia nożyczek, co jest najbardziej fascynujące. Dzień dobry, a co teraz robicie? Budkę! Budkę! Po prostu, ale takich dużych ptaków, bo to całkiem duża. Damy na drzewach. Te budki mają dobyć nas i dobyć dla ptaków. Mają się opiekować dużymi ptakami, jak sikorki, jakieś zwierzęta, gawronów, nie gawronów, sikają takie po drzewach. Tutaj mamy takie, pokażę pani. I te ptaki siadają tu. No ja pierwszy raz w życiu widzę budkę dla nietoperza, ale to też na drzewie się wiesza po prostu? To jest specjalnie antyodkomarzacz. Bo nietoperze zjadają bardzo dużo komarów, więc tak, my tutaj zapobiegamy. Panie Grzegorzu, co jeszcze robicie dzisiaj? Tu na pracowni to skręcają tą budkę, chłopcy mal rysują, osoby mniej sprawne sobie rysują, no, ci co dają radę coś zrobić. Stroiki świąteczne wykonujemy też obrazki z dekupażu. Gdzie się wkłada takich małych zajączków, czy jakichś małych, no jakichś małych królików, to jakby to było, proszę panią. Agnieszka ma tutaj problemy ze wzrokiem, bardzo słabo widzi, natomiast bardzo lubi te anioły szlifować i zawsze się pyta, jaki teraz, bo nawet czasami ona nie widzi, jakie to są kształty. Musi wszystko później dotknąć, no ale zresztą co ja będę mówił, może Agnieszka coś powie na ten temat. Anioł to jest mój przyjaciel. Anioł Gabriel jest i chciałabym powiedzieć coś do mikrofonu, tak? Chciałabym powiedzieć coś do Radia Kraków, bo to jest moje ulubione radio. I pozdrawiam panią Agnieszkę i słuchaczy. I bardzo was wszystkich kocham. Tak, Agnieszka tutaj zademonstruje swój zegarek, ponieważ Agnieszka ma problemy z widzeniem, więc ma specjalny zegarek. Jaki, Agnieszka? Elektroniczny. Ale to jest zegarek gadający. 13:21. 13:21. Jak pani jest blisko mnie, to panią tak dokładnie widzę. Bardzo ładna pani jest. Przyjadą nas 30-lecie schroniska. Przyjedzie grupa osób niepełnosprawnych z opiekunami z Gruzji.
i przygotowujemy im takie nasze klimatyczne siateczki ekologiczne, bo my z duchem czasu. Krakowski rynek w Krakowie, kościół maliacki. I Wictworz, myślisz, że był zdolnym człowiekiem? Tak, to był malarz. I chciałabyś poznać Wictworza? No, tak. Nie żyje, tak nie żyje już jakiegoś czasu, długo. Jak myślisz, jakby tak zrobić takie wywoływanie duchów, to o co byś zapytała Wictworza? Ja mu poszedł ta budowa, czy długo, czy nie. Ja mu szła, jak robił ten ołtarz swój. To już parę razy ukłamał, ale nawet nie mam tak bardzo kłopotów uszycie kościoła maliackiego w Krakowie. Wełną wyszywasz? Nie, muliną. A od kiedy wyszywasz tutaj? To jest twoje ulubione zajęcie? No, ja już tu jestem 11 rok. Wyciszam się. No, nawet dość wyciszam. I o czym wtedy myślisz? Niebieskie migdała. No to piękne myśli są. A jak masz na imię? Ewa Wąs. I nauczyłam się haftować tutaj, a tego tą sowę namalowałam, tylko dzisiaj mi poszła tak, ręka mi coś poszła nie tak i z tego. Ale tak to przeważnie mi się udaje. Tam jeszcze haftuję, tam jeszcze w kuchni jeszcze robię ciasteczka tam do tego, do pracy, tu, Drugi stół, żeby nie czuł się samotny. Wyszywam haft krzyżykowy. Po to robimy te maskotki tam na kiermasze, tam inne okazje. Tu nas jest mały kotek, to jest duży, mniejszy kotek, a ten jest duży kotek, mama. Kury też robimy. I też takie koszyczki się robi, takie tam można chlebek włożyć, żeby tam można schować. To jest ta część, gdzie podopieczni mieszkają, po prostu przebywają pobyt stały, bo tam dojeżdżają na warsztaty. A tutaj wymagają stałej opieki. To często są ludzie bez rodziców już? Jak to wygląda? Większość osób jest bez rodziców. Rodzice zmarli, bądź też po prostu nie są w stanie sprawować opieki nad podopiecznymi. Rytm dnia, bo musi być chyba taki ustalony bardzo precyzyjnie ze względu na specyfikę tego ośrodka. No to zaczyna się wszystko pobudką, później mają wspólne śniadanie na dwie tury dzielone i potem podopieczni rozchodzą się na terapię. I są albo na mimo wszystko chodzą na terapię, albo nasze warsztaty terapii zajęciowej, albo zostają tutaj właśnie u pani naszych terapeutek na terapię domową. Tak, na terapii, osoby, które z różnych przyczyn zdrowotnych po prostu już nie są w stanie uczestniczyć w warsztatach takich zewnętrznych i zostają pod naszą opieką tutaj. Najstarsi i najmniej sprawne osoby zostają tutaj albo na dole, albo u góry w domu przyjaciół. U góry w domu przyjaciół to już takich mamy leżących raczej. Takie osoby, które już mało w terapii biorą udział, natomiast już są takie do opieki. Wszyscy są z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Natomiast do tego są jakieś sprzężenia chorobowe. Dużo osób jest, no tak jak tutaj Basia, Marta, no to są osoby po porażeniu mózgowym, na wózkach jeżdżą. Z zespołem Downa, no to jest powiązane też z niepełnosprawnością intelektualną, no i z różnymi chorobami. Czym starsi, no to tych chorób więcej, jest padaczek, jest dużo, jest cukrzyca. To są okolice Krakowa i Małopolska, czy zdarza się, że przyjeżdżają z innych stron też kraju? Tak, mamy podopiecznych nawet z nadmorza, z różnych części kraju. Głównie jest, najwięcej jest jednak tutaj z Małopolski. To mamy trzy takie placówki dla osób mieszkających na stałe. Jeszcze jest w Łodzi i jeszcze jest w Toruniu. Największy w sumie dom jest u nas. Działalność brata Alberta to nie tylko niepełnosprawni, ale także bezdomni, też ludzie ubodzy. No, mamy placówek ponad 30 w tej chwili. Ponad 30 są to warsztaty terapii zajęciowej, domy mieszkające. Mieszkalne właśnie takie jak nasze jeszcze dwa, świetlice terapeutyczne dla dzieci i środowiskowe domy samopomocy. I jest jeden dom dla osób starszych, bezdomnych. To jest taki nowy dom, także dokładnie nie powiem, jakie tam osoby, czy na przykład też bezdomni. A czy trzeba mieć specjalne przeszkolenie, wykształcenie, żeby tutaj pracować? Czy to jest taka specyficzna praca? Nie każdy się też nadaje do takiej pracy? Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba mieć powołanie. Bo trzeba mieć serce do tych naszych podopiecznych, żeby tutaj z nimi być, pracować, zastępować im rodzinę. Najważniejsze jest to. No, wykształcenie też tutaj odgrywa swoją rolę, oczywiście, że tak, natomiast
Trzeba mieć serce. A czy są tacy ludzie, którzy się nie nadają na przykład do tego? Czy były takie osoby, że powiem, nie, to nie dla mnie, nie mam cierpliwości? Były osoby, które po pierwszym dyżurze rezygnowały, były takie osoby, którym naprawdę na pracy zależało, natomiast nie dawali rady, po miesiącu, po dwóch się zwalniali. Ważne, żeby się troszkę wczuć w nich, wiedzieć, jak im pomóc, jak im radość sprawić, jak się nimi opiekować. Trzeba mieć dużo cierpliwości. I mieć po prostu dystansu do nich. Tak, trzeba ich normalnie traktować jak każdego innego, jak normalnych, zdrowych ludzi, ale trzeba mieć też jakiś wgląd na ich ograniczenia, mieć dużo cierpliwości u siebie. I to jest dobre, żeby pokazywać, żeby inni ludzie mieli do czynienia z nimi na co dzień, bo trzeba po prostu podejść, przywitać się, powiedzieć proszę pani, proszę pana, bo to są też osoby dorosłe. Natomiast właśnie myślę, że fundacja się przyczyniła do tego, że ci ludzie wyszli z domów, już nie są tacy izolowani. Robi się dla nich spotkania, imprezy, te wszystkie stowarzyszenia, Wiara i Światło. I jeżdżą na turnusy, przebywają na turnusach z ludźmi zdrowymi w ośrodkach, także no, zapoznają się, są wieczorki i są coraz lepiej traktowani. No, ja pracuję 20 lat i muszę powiedzieć, no, że widzę, że jest duży, no, duży postęp, ludzie się otwierają, zagadują. Oni sami też są tacy bardzo otwarci, chcą z ludźmi rozmawiać, sami zaczepiają. I ludzie teraz już z nimi rozmawiają, ale na początku no, mojej pracy były takie sytuacje, że raz poszliśmy nawet na dyskotekę i pan powiedział, że jak nie wyjdziemy, to nie będzie dyskoteki, bo ludzie się nie chcą z nimi bawić. Tak, takie też te tereny są rekreacyjne, ale też cisza, spokój, bo ja nie wyobrażam sobie w Krakowie, jakbyście byli na przykład. Jest naprawdę to, że jest cicho, jest spokój, jest wieś, łóżka rehabilitacyjne, no bo jak mówię, to są już osoby na wózkach. Też dlatego nie ma dywanów, żeby nie zahaczyć. No i tak się staramy, żeby każdy coś tam miał swojego, co lubi. Dyplomy, widzę jakieś tak, obrazki. Dyplomy, jakieś maskotki, jakieś obrazki. No to są właśnie takie mniej sprawne osoby, które już mało tak sobie decydują. Po prostu już nie umieją, ale dom przy Norweski, dom śląski, tam gdzie są młode osoby, no to jest pełno misiów, laleczek, dyplomów, medali. No co kto lubi. Tutaj jest dużo podopiecznych mieszkających na wózku. Ten dom cały jest tak zbudowany, żeby było łatwo właśnie dla osób niepełnosprawnych też ruchowo. Są uchwyty, są windy, to znaczy windę mamy w każdym domu, tylko tu jest taka najbardziej chodliwa, ponieważ takie osoby mieszkają. Są szerokie korytarze. Po dwie osoby praktycznie, tak? Mieszkają po trzy, po dwie? Dwie, trzy to jest maksimum. Mhm. Mamy też łazienki dostosowane. Można zobaczyć na przykład takie wanny, na które można podnośnikami podjeżdżać, bo osoby, które są na wózkach, tak, no to już korzystamy właśnie wtedy z podnośników różnego rodzaju, żeby było no, łatwiej, no też dla opiekunów. No. Jednak osoby są ciężkie, niesprawne, trzeba ich brać już wtedy na podnośnikach. Duża łazienka bardzo. W pozostałych domach mamy 5 wspólnot. I tam jest jedno piętro dla jednej wspólnoty. Dzień dobry, Zbysiu. Dzień dobry, smacznego. Ładne widoki tutaj macie. No my mamy piękne widoki, tak? Tyle nam widać. Taki kącik telewizyjny tutaj, żeby sobie posiedzieć, kawkę wypić, stolik. No, a obok są pokoiki. Jak tam, Zbysiu, smaczna zupa? Zbysiu jest chory, jest po szpitalu. Także nie zjeżdża teraz jeszcze do podopiecznych, jest po zapaleniu płuc.